Wiedziałem o tym, że tylko miłość czyni cuda, pociągnęli to. Tu mówimy w tygodniu, mówimy o przebaczeniu. Mówimy o tym, że aby realnie uwalniać miłość, przebaczenie musi nastąpić. Powiem, czym jest przebaczenie. Czy to nie jest tylko coś, co nam włożono do głów. Wystarczy zdecydować, powiedzieć, o, już sprawa jest załatwiona. Ona jest załatwiona już na krzyżu Golgoty. Ale przebaczenie jest czymś szerszym. Ono ma służyć nam i innym ludziom. Bogu to ono jest do niczego niepotrzebne, nasze przebaczenie. Natomiast dzisiaj chcę pociągnąć temat i zamknąć to, o czym mówię od 3 tygodni. Ponieważ ja wiem, że uwalnianie miłości jest czymś, co w tej chwili jest najistotniejsze dla nas. Najistotniejsze. Wielu tutaj już ludzi w Kościele wzięło swoje przełomy, bardzo silne przełomy w związku z tym, że pokutowali, weszli w miejsce realnego uwalniania miłości, dokonali ruchów związanych z przebaczeniami. Ponieważ uwalnianie miłości, ono będzie towarzyszyło nam przez całą wieczność. Przez całą wieczność będziemy uwalniać miłość. Przez całą wieczność. I wyćwiczenie się w uwalnianiu miłości na ziemi to będzie nasz punkt, z którego ruszymy w wieczność dalej. To jest punkt. Kiedyś mój znajomy ładną rzecz powiedział mi, będziemy sądzeni z miłości. I ja to wiem dziś. Będziemy sądzeni z miłości. Sądzeni z miłości. To znaczy sądzeni przed Trybunałem Chrystusowym na bazie tego, jak my tą miłość uwalnialiśmy, bo to o to będzie chodziło. Cały temat związany z sądami, o których mówiłem, on się tak naprawdę w tym będzie zamykał. Bo to w miłości człowiek przestaje mieć wzgląd na osobę. To w miłości człowiek zaczyna widzieć szerzej, więcej, głębiej. To tak działa. W miłości człowiek podejmuje najbardziej dramatyczne decyzje. W ogóle wiecie, że wszystkie czyny bohaterskie są związane z tym, że była jakaś uwalniana miłość. Z jakiego powodu na przykład życie kłaść? Po co? Co to w ogóle jest? Weź znać taką funkcję w umyśle człowieka, żeby życie swoje oddać za kogoś. Co to jest za funkcja? Takiego czegoś nie ma. My mamy potężny instynkt samozachowawczy pod tytułem w ogóle nie daj się zranić w palec. Rozumiesz, o co chodzi? Zobacz. My ciepłego dotykamy, gorącego, to cofamy rękę, tak? Wiesz, co trzeba zrobić, żeby życie swoje oddać? Wiesz, że to trzeba złamać, absolutnie złamać naturalny system, który jest w człowieku? Złamać trzeba. Życie oddać? Życie. Czujesz klimat, masz plany, masz jakieś, masz, nie wiem, rodzinę, jakieś dążenia w życiu i teraz życie masz oddać. No i co to? Wiecie, o tym to można sobie popieprzyć, proszę Ciebie, takich sloganach takich, rozumiecie, takich, o, ja czasami słyszę jakieś tam, to kretyńskie dusze takie w internecie. Ty byś życie oddał, a ty byś oddał, a ja bym oddał, a ja bym nie oddał, wiesz co chodzi, a ja pomyślę. A to wszystko gówno wiedzę. To nigdy nie stanęli przed nim fakcie, życia oddane. Co to jest życie oddane? Teoria! To teoretycy wszystko, teoretycy, teoria. Ja dzisiaj wiem jedno. Żeby życie oddać, tak? To trzeba złamać naturalny system. Bo naturalny system to mówi w ogóle nie daj sobie palca skaleczyć. Nie daj sobie nic tam zabrać. I my tam możemy jakieś ruchy robić w związku z tym, prawda? I mówimy, no kładziemy życie. Natomiast kiedy dochodzi o realnie do oddania swojego życia, to trzeba połamać w ogóle to do końca, system połamać. I coś wam powiem, tylko miłość jest w stanie doprowadzić człowieka do tego, że on życie odda. I idąc z tego punktu kulminacyjnego sobie niżej, tylko miłość jest w stanie powodować, że ty będziesz realnie kładł życie. Takie duszewne,
że będziesz poświęcał swój czas, poświęcał swoje pieniądze, że będziesz szerzył królestwo. Rozumiesz? To realnie miło, bo wszelkiego rodzaju inne rzeczy, to one cię doprowadzą do jakiegoś miejsca. Ja na przykład przez lata służby obserwuję różnych ludzi. Takich ludzi, którzy schodzili gdzieś i dzisiaj już zniknęli, już ich nie ma. Już ich nie ma. Albo usnęli i są zwykłymi, religijnymi ludźmi, którzy siedzą cicho, jak mysz pod miotłą, boją się systemu władzy, boją się systemu religijnego, rozumiecie, ciągle się gdzieś tam się schowali. Takich ludzi widzę, tak? Ludzie, którzy do mnie prorokowali, jak ja źle skończę, dzisiaj umarli już. Wielu z nich umarło fizycznie. Większość natomiast z nich, tak, jest zupełnie wykolejona. Część siedzi w religii, okej? Okay? Nowi dzisiaj powstają, mówią, ty kundlu Lucyfera. Ale już powiedział. A ja jestem. Dlaczego? Ponieważ kiedyś zapragnąłem szerzyć Królestwo Boże. Ja zapragnąłem szerzyć. Mi się nie przydarzyło szerzenie Królestwa. Ja nie szedłem i się nie potknąłem o Królestwo. Tylko ja kiedyś sobie zapragnąłem i sobie to pragnienie realizuję i z roku na rok, tak? Coraz bardziej uwalniam miłość, która jest siłą napędową do tego, żebym służył coraz lepiej. Im bardziej kocham, uwalniam tą miłość, tym lepsze efekty przynosi moja służba. Bo to miłość mnie napędza. Uczę się jej też. Uczę się jej uwalniać. Dlatego o niej mówię. Kiedyś taki kościół był w Warszawie przebudzeniowy. Potem przestał być przebudzeniowy i stał się taki jak każdy. Ale wtedy, kiedy zaczynało się, to pastor 2 lata uczył o miłości. 2 lata! Na każdym nabożeństwie głosił o miłości. Na początku powstania tego kościoła. 2 lata! Uruchomił szkołę, 2 razy w tygodniu robił szkołę i na tej szkole uczył innych praw wiary. Rozumiecie? Ale 2 lata uczył o miłości. Przez te 2 lata stworzył taką grupę liderów, która była dość dla siebie po prostu, jakby byli urodzeni z jednej matki. Rozumiecie? Jakby z jednej matki byli. Takie coś zrobił. Tak? Szedł pięknie. Dlatego mówię o tej miłości. I chcę cię pociągnąć w to, jakby zamknąć te ostatnie 3 tygodnie. Rzeczą, która jest, tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, że nieprzebaczenie jest blokerem. To jest bloker. I teraz my oczywiście możemy powiedzieć, okej, to ja przebaczam, to ja coś tam zacznę robić w związku z tym. Tylko że możesz zauważyć, że ci to nie wychodzi. Że ci to nie idzie. Że nie idzie zatrzymać pewnych procesów w tobie, że nie umiesz. No i tutaj chcę powiedzieć o tym, dlaczego tak się dzieje. No dlatego, że potrzebne jest uleczenie. No, uleczenie. Człowiek musi dać uleczyć się. Uleczyć. To jest takie trudne dla wielu ludzi. Dla mnie też było trudne, bo mi się wydawało, że uleczenie to jest dla słabych. Syn nasz mówi, Sara go pyta teraz o takie rzeczy, opowiada, nie mówi. Sara pyta, dlaczego ty nie nosisz rozpinanych bluz? Tylko takie bluzy wkładane przez głowę. A on jednym tchem jej odparł, mówi, bo rozpinane bluzy są dla słabych. Tak jak koncert. Ja do niego nie opowiada jej takich kłopot, bo ta potem przychodzi do mnie i się pyta, dlaczego golfy są dla słabych. Mówię, człowieku, ona ma 11 lat i łyka wszystko, co jej mówisz. Mówię, Sara, nie słuchaj go, bluzy rozpinane nie są dla słabych, jestem silny i mam bluzy rozpinane. Ale ja myślałem właśnie w takiej głupocie swojej, że uleczenie to jest dla słabych. Silni to są tacy ludzie, że stają i mówią, w imieniu Jezusa
Jestem taki teraz, ustanawiam. Ja tak robiłem. Tylko to mi się ślizgało jak po kulce lodu wszystko, wiesz. Rozumiesz? Wbiegałem sobie na tą kulkę lodu i spadałem. Tak miało. I się okazało, że to nie działa. Nie działa. Uleczenie to przywrócenie chorego miejsca do stanu zdrowia. Na uleczenie składa się po pierwsze uzdrowienie, a po drugie odbudowa, odnowa, czy też przywrócenie stanu pierwotnego, tego stanu, który założył Bóg. Izajasz, 53 rozdział, 5 werset, mówi tak: On, czyli Jezus, zraniony jest za występki nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. 800 lat przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem prorokował prorok. Grupy niecharyzmatyczne twierdzą, że ten zapis dotyczy uleczenia ducha człowieka. Nie istnieje coś takiego jak uleczenie ducha, bo ducha się nie leczy. Ducha się ożywia. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Grupy charyzmatyczne w większości przypadków twierdzą, że chodzi tutaj o uzdrowienie fizyczne, ewentualnie uzdrowienie jakiegoś stanu psychicznego na poziomie choroby psychicznej. Natomiast ten werset zawiera w sobie absolutną formułę, czyli obietnicę uleczenia. Uleczenia. Czyli odbudowy człowieka, tak? Przywrócenia go do stanu pierwotypu, który istnieje w sercu Boga. To jest to. Czyli Bóg zradza człowieka w duchu. I kolejnym etapem, tak? Pragnieniem Boga jest przywrócenie tego człowieka do takiego stanu, jaki sobie Bóg wymyślił. A zgadnijcie, jakie rzeczy sobie Bóg wymyśla. Na początku Biblii jest napisane, jakie on sobie rzeczy wymyśla. I stworzył Bóg człowieka i to było jakie? Dobre. Czyli w nim było wszystko. Wszystko dobre. Wszystko w nim było dobre. Wszystko. Między Adamem i Ewą relacja w małżeństwie była doskonała. Doskonała. Rozumiecie? Oni byli doskonali. Tak? Nie byli niczym Bóg. Bóg nie tworzył produktu chorego. Bóg nie stworzył produktu byle jakiego. To samo dotyczy również zdrowia fizycznego. Dlatego dla mnie zrozumienie uzdrowienia fizycznego, tak, kiedy pojąłem właśnie ten aspekt, stało się bardzo proste. Ja zrozumiałem, że żadna sfera fizyczna, tak? Żadna sfera fizyczna nie ma prawa, tak? Istnieć w sercu Boga jako skalana. Nic. Tu nie chodzi o grube choroby. Tu chodzi o każdą formę, tak? Choroby ciała. Ale ta sprawa idzie o wiele głębiej, bo tutaj chodzi o to, że pierwsi ludzie, oni są doskonali. Tylko doskonali na poziomie swojej psychiki, doskonali na poziomie swoich emocji. Oni mają doskonałą formułę przekazu, doskonałą komunikację. Rozumiecie, co chodzi? Doskonali są. I teraz ten werset, on mówi o przywróceniu ludzkiego stanu, tak, do poziomu doskonałości. Wiecie, że nam się to należy? Wiecie, że my możemy po to sięgnąć? Wiecie, że my nie jesteśmy ludźmi skazanymi na to, żeby żyć byle jak na tej ziemi? Że my nie jesteśmy ludźmi, którzy mają się bujać w jakiejkolwiek formule zaburzenia, w jakiejkolwiek formule okaleczenia i mówić, że jakoś będzie, że przetrwamy, że damy radę, bo mamy Ducha Świętego? Ludzie, którzy mówią tak, dam radę, mam Ducha Świętego, rozumiesz? To są zaburzeni ludzie. Dam radę przetrwać, mam Ducha Świętego. Człowiek nie jest powołany na ziemię, żeby trwał.
To nie jest powołanie. Człowiek jest powołany na ziemię, żeby prezentować Boga, jakość Boga, jakościowe życie Boga. Po to jest człowiek. Bardzo często po decyzji o przebaczeniu rozpoczyna się proces uleczenia. Przebaczenie to normalna sprawa. Dokonałeś. Dokonałeś tej decyzji. Tak? Ale teraz zaczyna się proces uleczenia umożliwiający Tobie realne uwalnianie miłości. Nie przebijanie się z tym ciągle. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli. Życie chrześcijanina to nie jest życie, które jest w ciągłym procesie. Tam ma zajść pewien proces, który ma doprowadzić człowieka do zwycięskiego życia. A nie, że całe życie w procesie. Nie! To nie jest życie w procesie. Tylko, że musi nastąpić najpierw formuła procesu, tak, aby dojść do miejsca zwycięskiego. A więc proces jest i nie jest, ale na pewno nie jest to całe życie. Ja nie zamierzam w swoim życiu całe życie walczyć i nie zamierzam całe życie się zmieniać. Ujmijmy to w ten sposób, dobrze? Nie zamierzam całe życie walczyć z demonami, nie zamierzam całe życie się uzdrawiać. To nie o to chodzi. Ale ja mam wejść w pewien proces, tak, i zakończyć ten proces sukcesem. I to jest proces uleczenia. I to nie jest dla słabych, tylko dla świadomych. Dla świadomych. A dla arogantów nie istnieje proces uleczenia. Arogant jest odporny na proces uleczenia. Jest odporna osoba. Jest odporna osoba. Są ludzie mega odporni na uleczenie. Ale to nie wy. Nieprzebaczenie, przyjaciele, jest swoistym zaworem uniemożliwiającym wyjście z wielu zaburzeń. Gdy zostaje ono złamane, otwiera się droga do uleczenia każdego aspektu duszy człowieka. To znaczy, że my musimy najpierw przebaczyć, dokonać tego aktu, powiedzieć ok, to co ja mówiłem w zeszłym tygodniu, ok, ja w to wchodzę, ja się zgadzam, ja podejmuję decyzję absolutnej zmiany, ja podejmuję decyzję uleczenia, tak? I ja wchodzę w to. Ja w to wchodzę. Ja się na to decyduję. To nie zablokuje mnie dalej. Ja już nie mówię, że nie przebaczyłem, ale ja już mówię, tak? Że przebaczenie otworzyło mi drogę. Otworzyło mi drogę. Psalm 41:5 mówi: Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem. Życiowe błędy powodują choroby w duszy. Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem, popełniłem błąd. Ulecz duszę moją, gdyż popełniłem błąd. Co się stało z duszą psalmisty? O czym mówi psalmista? Jego psychice mówi, tak? Hebrajskie słowo, które tu jest użyte, to nefesh. Nefesh. Ulecz mój nefesh. To jest odpowiednik greckiego psyche, dusza. Z jeszcze głębszym aspektem, bo tutaj w tym słowie nefesh zawiera się coś, co nazywamy dzisiaj podświadomością, czyli tym najgłębszym elementem. Mógłbym rzec, że słowo nefesh, tak, to dusza i serce. Tak bym to rzekł. W tym rozumieniu greckiego kardio, czyli głębia. Czyli najgłębsza formuła. On mówi, ulecz moją głębię, Panie, gdyż popełniłem błąd. Co się stało? Błąd życiowy, szereg błędów życiowych doprowadził do zaburzenia w duszy psalmisty. Panie, ulecz duszę moją, gdyż popełniłem błąd, gdyż zgrzeszyłem.
błędy, które popełniliśmy w życiu, to prowadziły do zranień i zaburzeń w nas. Tak działa człowiek. Nam się wydaje, że tak to nie działa. Ale tak to działa. Tak mówi Pismo Święte i tak pokazuje życie. I tak na przykład ja mam świadectwo do swojego życia. Moje błędy mnie pocięły. I ktoś mówi, moje błędy nic mi nie zrobiły w duszy. Ja mówię, no to nie wiem, no to może jesteś akurat Supermanem. Może tak masz. Ja ci życzę wszystkiego dobrego, naprawdę. Pytasz owoc, nie ma problemu. Wiecie, to się dla mnie liczy? Owoc. Jak ktoś mówi, jestem zdrowy, no to wydasz zdrowy owoc. No nie ma bata. To w ogóle nie ma problemu. Ja w ogóle biorę ciebie na podstawie twojego wyznania zawsze. Wiecie, że ja z ludźmi w kościele to znam na podstawie ich wyznania. Jak u ciebie? Dobrze, halleluja. No przecież, no co ci powiem? Potrzebujesz czegoś? Nie! Ja wszystko mam w Bogu, działam w porządku. Tylko wiecie, po tej rozmowie ja już od tego człowieka wymagam tego, co powiedział do mnie. Bo jak jutro ja zobaczę, że on robi inaczej niż powiedział dziś, tak będę mówił, ty, człowiek dobrze, dlaczego ty robisz inaczej niż wczoraj? No bo wiesz, co mi zrobią, nie przepraszam. Ty jesteś normalny, jest tobą wszystko the best. Tak? No ale wiesz, jak on się wobec mnie zachował? Ja mówię, ale mnie to gówno obchodzi. Jesteś normalnym człowiekiem, nie szukasz swego, nie myślisz nic złego. Jakim prawem otwierasz puszkę na niego? A się patrzy na mnie, mówię, co? Co się stało? A może ty nie masz zdrowej duszy, skoro ty się denerwujesz na brata? A może te złe myśli, które masz o tym człowieku, to jest choroba duszy twojej? A wiesz, że zdrowa dusza nie masz bez złych myśli? Bo miłość nie myśli co? Nic złego. To znaczy, że jak myślisz coś złego o kimś, to masz chorobę duszy. I weź to nazwij. Nie bądź arogantny. Jak widzisz kogoś na ulicy, popatrzysz na niego, i ocenisz go. I nazwiesz go. Tak? No, jakiś tam, wiesz, frajerek. Chorą duszę masz. Masz chorą duszę. Bo miłość nie myśli nic złego. I weź, uznaj, że masz chorą. Wiecie, dlaczego wam to powtarzam? Dlatego, że ludzie to olewają. Myślą sobie, że to nie ma problemu. Ja tak mam. Chorą duszę masz. I tyle. Chorą duszę. Focha masz? Masz fochy? To masz chorą duszę. Rozumiesz? Jesteś w stanie się obrazić na kogoś? Chorą duszę masz, jak się obrażasz. Rozumiesz, o co chodzi? To dusza chora. Zaczynasz reagować zgodnie z tym, co ktoś ci zrobił? Chora dusza. Ktoś ci przywalił, ty mu przywalasz. Chorą duszę masz. Koniec. No i co zrobisz? No kurczę. Rozumiesz? Przejrzyj się w tym zwierciadle. Bo facet pisze jasno. Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem. No mam chorą duszę, gdyż błędy popełniałem. I w wyniku mojego odrodzenia duchowego wcale dusza mi się nie zmieniła. Coś mi się zmieniło, ale nie wszystko. Wiecie, co mi się zmieniło? Ile mi się zmieniło rzeczy podczas mojego odrodzenia duchowego? Może z 5%? Z 5%? Mi się z 5% zmieniło. Wiecie, czego się dowiedziałem? Że w ogóle do nieba mogę iść. Jeszcze nie byłem pewny wtedy do końca tego. Ale już wiedziałem, że Jezus umarł za moje grzechy, że już nie jestem grzesznikiem, że idę do nieba. To wiedziałem na pewno. Tak? Po czym szybko otworzyłem gazetę pornograficzną, proszę ciebie, i się analizowałem z tego szczęścia. No i koniec. Tak byłem szczęśliwy. Potem szybko wpadałem w potępienie, zaraz po analizowaniu, szybko czytałem proroka Izajasza, żeby się uleczyć tym prorokiem Izajaszem. Tak? A po 3 rozdziałach znowu czytałem gazetę pornograficzną. Pięknie. Samo zdrowie. Samo zdrowie. Wiesz, że tak kupa ludzi funkcjonuje? Kupa ludzi tak funkcjonuje. A
ale mówią, nie, z Chrystusem jesteś. Jesteś. Tylko się trzepiesz jak głupi. A to tylko detal. U biedego to na nie schodziło tylko człowieku. Wolę 100 razy rozmawiać, proszę ciebie, z teoretykiem, znaczy z tym, z praktykiem onanistą, proszę ciebie, będziesz plotkarzem zborowym. Na przykład. Potem dopiero ma robotę codziennie, tak? U każdego coś złego. Zawsze szklanka do połowy pusta. Tak? Taki to dopiero tam ma. Panie, ulecz mnie. Ulecz duszę moją. Gdyż popełniłem błąd. Życiowe błędy powodują choroby w duszy. Zrozumcie to. To nikogo nie omija. Ja się upokorzyłem przed tą prawdą. Ja. Jeremiasz 30:17. Spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę, uleczę cię od twoich ciosów. Mówi Pan, chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Bóg chce, aby twoja dusza była zdrowa. Bardziej niż ty sam. Bóg chce, żeby dusza twoja była zdrowa. On jest gotów działać natychmiast. Natychmiast. To jest lekarz, który funkcjonuje na etacie 24 godziny na dobę. Natychmiast. Twoja chęć i wiara otwierają drogę Bogu. Boże, ja chcę, żeby dusza moja była uzdrowiona. Boże, ja zaczynam wierzyć o to. Ja nie będę mówił, że jest inaczej. Ja teraz wierzę o to. Nie ma znaczenia poziom patologii twojej duszy. Wszystko jest do uleczenia. Każda forma. Każda. Tak samo jak ludzie przychodzą często i mówią, czy tam dzwonią do mnie, mówią, wiesz, jestem chory na taką i taką chorobę, to jest genetyczne i tam mi tłumaczą. Ja mówię, już mi nie tłumacz. Czemu mi tak dużo mówisz? No bo wiesz, to jest taka ciężka choroba. Ja mówię, ta choroba jest tak samo ciężka jak łupież. No co ty? To genetyczne. Ja mówię, jaka jest różnica z perspektywy krzyża między chorobą genetyczną i niegenetyczną? Na krzyżu Golgoty, tak? Zostały uzdrowione choroby genetyczne i niegenetyczne. Ciężkie i lekkie. Rozumiesz? Wszystko zostało tam uzdrowione. I dokładnie tak samo jest z patologią duszy. Wszystko zostało tam uzdrowione. Nie ma. Ty nawet nie wiesz, w czym ja siedzę, Artur. Ja mówię, w czym siedzisz? W takim samym bagnie jak każdy inny. Ja w swoim siedziałem, ty w swoim. No nie ma znaczenia, w czym siedzisz. Znaczenie jest to, że na krzyżu Golgoty, tak? Jezus został zraniony, aby został uleczony właśnie z tego. Właśnie z tego. Dlatego nie gloryfikuj, kiedy już uznasz, tak? Chorobę, to nie gloryfikuj jej. Nie mów, ale ona wielka, ale ona ciężka. Nie. Po prostu jest. No co? Jeden tak, drugi tak. Różnie mają. Wszyscy popełnili błędy, wszyscy dusze poranili. Gdy... przebaczyłeś, to wyraź chęć bycia zdrowym na duszy. Więc ja chcę być zdrowy. Boże, ja chcę być zdrowy. A Bóg uderzy swoją mocą. I padną warowni, a na czele ich odrzucenie. Bóg mówi, uleczę cię, chociaż nazwano cię odrzuconą. Uleczę cię, chociaż nazwano cię odrzuconą. Jeremiasz 33:6. Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je. Nie tylko uleczę, ale obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. Uleczenie duszy przynosi trwałe
odczucie pokoju i poczucie bezpieczeństwa. Trwałe. To uleczenie przynosi trwałe rzeczy. Jak coś nie jest trwałe w twoim życiu, jak jakaś fala znowu przychodzi, to nie jest uleczona rana. To nieuleczona rana. To nie chodzi o to, że tam demon nie zapuka co jakiś czas. Demon to puka jeszcze przez jakiś czas, tylko że pukanie demona nie oznacza żadnej opresji. Demon czasami do mnie zapuka. Rozumiesz? Ja wyjrzę przez wizjer. Tak? I zapytam, co sukiency, no żebyś ukrać wycieraczkę. Rozumiesz? Nie biorę go poważnie. Nie biorę go poważnie. To nie jest opresja. Nie mam żadnej opresji. Żadnej opresji. Ale jeżeli w twoim życiu pojawiają się powroty jakieś, powrót jakiś, tak? Co pewien czas, to znaczy, że nie ma uleczenia. Wiesz, co zrobiłeś? Zepchnąłeś to. A pomogło ci w tym, wiesz co? Namaszczenie. Namaszczenie, wielki przyjaciel, charyzmatyka. Tak? Jest pierwszą przyczyną, dla której charyzmatyk spycha swoje problemy. Pierwsza przyczyna. Im większe namaszczenie, obdarowanie i umiejętność korzystania z talentów, tak? Tym większa perspektywa zepchnięcia swoich problemów. Tak to działa. I też to zobaczyłem w swoim życiu. Ponieważ namaszczenie działa, wiecie jak? Jak zastrzyk przeciwbólowy. Zastrzyk przeciwbólowy. To jest też takiego, jak ci źle w życiu, w ogóle źle ci jest w życiu, a pojawia się jakiś moment, że ci jest trochę lepiej. Na przykład dostajesz jakiś, wiesz, więcej pieniędzy, albo wygrałeś wycieczkę, proszę ciebie, i lecisz właśnie sobie gdzieś tam do Afryki. I jest fajnie przez 3 tygodnie. Wiesz, o co chodzi? Mieszkasz w dobrym hotelu, kąpiesz się, może ciebie w oceanie, jest przyjemnie, tak? Ale wiesz, wracasz do Polski, a tu mróz. Rozumiesz? I smutna rzeczywistość, tak? Tak to wygląda. Namaszczenie powoduje, że twoje życie, tak, dostaje zastrzyk adrenaliny. Ale to nie oznacza, że uleczenie nastąpiło. To nie oznacza. Wiesz, kiedy jesteś świadomy, że jesteś uleczony? Kiedy w życiu jest trudno, a ty dalej błyszczysz. Kiedy jest ciemno, a ty świecisz. Kiedy nie ma zastrzyku, a ty się budzisz i jesteś szczęśliwy. Wtedy jesteś zdrowy. Wtedy jesteś zdrowy, kiedy idzie pod górkę. Rozumiesz? A ty wiesz, że jesteś bohaterem. Jesteś szczęśliwy. Człowiek zdrowy to człowiek, który nie ma powrotów chorobowych. To jest zdrowa jednostka. Wtedy nastąpiło uleczenie. A nie człowieku, że wraca coś i wraca. Trwale, co mówi słowo. Pamiętajcie, naszym fundamentem jest prawda. Obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. Uleczę ich i, czyli oraz, obdarzę ich trwałym pokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Czyli uleczenie zawiera w sobie trwałe elementy pokoju i poczucia bezpieczeństwa. Trwałe. A więc nie wpływa na ciebie środowisko. Środowisko może cię zdenerwować, w cudzysłowie. Środowisko może cię w ogóle... Środowisko cię do łez może doprowadzić. Tak? Ale środowisko to nie wybije cię z rytmu, o nie. Nie wybije cię z rytmu. Nigdy, od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, nie zostałem wybity z rytmu Bożego. Nigdy. Nie miałem ochoty przestać służyć. Nigdy
Nie miałem stanu depresyjnego, w który wszedłem i się zastanawiałem, co to będzie dalej. Nigdy. Powiem więcej. Żadna forma objawienia, która do mnie przyszła, nie cofnęła się. Jak się dowiedziałem, że jestem zbawiony na zawsze, rozumiecie? Dowiedziałem, że jestem zbawiony na zawsze. Nigdy to się nie cofnęło. Nigdy. Odkąd przyjąłem świadomość, że jestem apostołem, to nigdy najtrudniejsza sytuacja w moim życiu nie spowodowała zachwiania tego. Nigdy. Nigdy. W nocy byś mnie obudził, tak jak w tabliczce mnożenia będzie, kto ty jesteś, Artur apostoł? Powiem ci, od razu wykrzyczam. Jakiejkolwiek sytuacji, tak? Dlaczego? Ponieważ uleczenie powoduje trwałe poczucie bezpieczeństwa. Świadomość również. Izajasz 57:18. Uleczę go i poprowadzę go. Uleczenie duszy jest drzwiami do realnego prowadzenia Bożego. Człowiek z nieuleczoną duszą jest otwarty na oścież, na zwiedzenia. Uleczę cię i poprowadzę. Co to znaczy? Że uleczenie jest ściśle związane z prowadzeniem. Nie można być prawidłowo prowadzonym przez Świętego Ducha i jednocześnie mieć zaburzenie w duszy. Księga Izajasza 57:18, przypominam, że stoimy na prawdzie. Uleczę cię i poprowadzę. To są jednorodne ciągi myślowe. Rozumiesz? A ludzie mówią, Bóg mnie prowadzi. Ja mówię, nie prowadzi cię Bóg. Nie wiem, kto cię prowadzi. I dokąd? Ponieważ masz jawne zaburzenie i z niego nie wychodzisz. A więc nie prowadzi. Ale ja tak uważam. Ja mówię, nieważne już co uważasz, proszę cię. Ludzie, jak przelecimy sobie po prostu Atlas Heretyków, to my sobie zobaczymy, jak oni wszyscy uważali. Oni takie rzeczy uważali, że się w głowie nie mieści. Okej? Okay? Ludzie uważali takie rzeczy, że to jest szok w trampach. Był kiedyś heretyk, który rozpostarł potężną herezję, że Jezus jest tylko Bogiem. To jest Bóg. To jest Bóg. Wiesz, o co chodzi? To Bóg jest. To jest taki, dałem takie zdjęcie w internecie. Główne prawdy wiary. Jezus miał jaja. Główne prawdy wiary. Rozumiesz? W ogóle wiesz, bo to ludzie mówią, odrealnią mi Jezus. Nie wiadomo, jak to w ogóle jest. Ale on był pewny i rozpoznał całą naukę, że on nie jest człowiekiem. Wielu było takich. Jeden był przekonany, że wie, kiedy będzie koniec świata. Całą kongregację od danego dnia, o danej godzinie wprowadził, stali w takich sukmanach białych, słuchaj, setki ludzi. W oceanie, bo w ogóle od wschodniej strony tam przyjdzie Pan, już czekali z zegarkiem w ręku. On ciebie wiesz, nie przyszedł, kurczę. Poczekali jeszcze, nie przyszedł. To kongregacja mu się rozpadła. On budował człowieku chyba za 20 czy 30 lat na objawieniu pod tytułem on ciebie, że on wie, kiedy wróci Jezus. Tak? On był tak zaburzony, że te słowo, które mówi, że o tym dniu nie wie nikt, nikt, nawet Syn Człowieczy, tak? Nikt. Tylko ojciec, tak? To było dla tego człowieka niejasne. Dlaczego? Bo zaburzenie było. Człowiek zaburzony nie może być prawidłowo prowadzony. A więc zaburzenie, tak? To jest nawróz pod herezję. Nawróz pod herezję. Stąd tyle herezji w kościele. Tyle głupoty. Rozumiecie? Tyle głupoty. I ludzie się trzymają tego, wie. Jak wygląda proces uleczenia? Psalm 107:20. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Początek uleczenia to stanięcie na prawdzie. To jest początek każdego uleczenia. Nie ma innego uleczenia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć. Co zrobił?
posłał słowo swoje. W ogóle to słowo posłał, to też jest takie słowo dziwne. Bo to tutaj to tak tam przetłumaczone, że to on coś posłał, ktoś tam coś posyła. A to w ogóle w tym psalmie 107:20, to słowo posłał, to jest takie słowo jakby przyszedł z tym słowem, czyli jakby przyszedł i powiedział. O, to nie tak, że on z daleka ci posłał to słowo, tak? Tylko, że jakby poseł przychodzi i ci mówi twarzą w twarz, taki poseł, wiesz, nie? Ale przyszedł i powiedział słowo. Prawda? My wiemy, co mówi Ewangelia Jana, na początku było słowo, że to chodzi o Jezusa. Zobacz. Posłał słowo, posłał Jezusa. Jezus się przedstawia, jestem prawda. Początek uleczenia to stanięcie na prawdzie. Na prawdzie. Nie ma uleczenia duszy bez stanięcia na prawdzie. Nie ma, że ktoś ręce na ciebie położy, nie ma, że ktoś ci zrobi jakąś terapię pod tytułem będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Bo najpierw się staje na słowie. Okej? Okay? Co to jest tam, że to jest? Wymiana krzyżowa, number one. Wymiana krzyżowa. Po pierwsze, dwa, adekwatne do zranień i zaburzeń prawdy Boże. Człowiek, który jest chory na coś, tak? To przede wszystkim bierze za podstawę wymianę krzyżową, a następnie, tak, zapiera się za odnalezienie adekwatnych do swojego zaburzenia praw Bożych. Krótko powiedziawszy, boisz się czegoś, tak? Jesteś postacią lękową. Na różnie rzeczy już się nie boisz, nie wiem, już jesteś, zobacz, namaszczony jesteś, ewangelista, idziesz na ulicy, halleluja, głosisz i ty mówisz, ja się nie boję. Nie boisz się? A jak tam u ciebie ze sprawami finansowymi jest? Czy jesteś odważny w działaniach finansowych? No wiesz, tak różnie. Mówię, to znaczy, się boisz. Masz lęk. Namaszczenie spowodowało, że ty tam sobie działasz. Rozumiesz? Ale kiedy ja ciebie wpuszczę na przestrzeń, w której nie będzie działało namaszczenie ewangelisty, tak? To rozwolnionko jest. Że sobie nie poradzę. Czyli masz lęk. Czyli jeśli ty się boisz, to znaczy, że ty masz chorobę duszy. Duszyczka chora. Rozumiesz? No nie ma bata. No masz taką chorobę. Cię boisz. Boisz się, że nie poradzisz sobie finansowo. Spychasz to sobie tam do tyłu, nóżką w ogóle, rozumiesz, o co chodzi? Tak sobie spychasz, ale po prostu się boisz. No musisz stanąć do tego, przecież się boję, Panie Boże mój. Taką mam chorobę. Taką mam chorobę duszy. Jestem namaszczonym ewangelistą, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, wskrzeszam zmartwych i boję się w sprawach finansowych. Taki jestem skład, taki jestem dziś. Takie coś jest tutaj, przed Tobą, Panie. Stoi. I teraz co robi taki człowieczek? On bierze Pismo Święte i zaczyna szukać adekwatnych prawd Bożych, tak? 365 wersetów na pamięć. Tak? Nie boję się i nie lękam. I co robimy? Zaczynamy je wprowadzać w życie, zaczynamy tym żyć. Zaczynamy studiować, zaczynamy wyznawać, zaczynamy ogłaszać, tak? Wstajemy rano do pracy i zaczynamy ogłaszanie, tak? Już nie ogłaszamy, Boże, przyprowadzę Cię do Ciebie 5000 ludzi, bo Ty te 5000 przyprowadzisz, proszę Ciebie, z gołym tyłkiem możesz wyskoczyć i przyprowadzić, tak? Ale Ty idziesz rano i ogłaszasz, że nie boisz się i nie lękasz zarabiać pieniędzy. To zaczynasz robić. Czyli adekwatne prawdy Boże zaczynasz wprowadzać do życia. Adekwatne do czego? Do zranienia. A nie, że jesteś ewangelistą i tylko siedzisz na wyznaniu w imieniu Jezusa, narody będę przyprowadzał. Co mnie z tego, że te narody... Zostaw to, już nie wyznawaj tego. Przestań. Zmień modlitwę, ewangelistą. Tak? Na siłownię tacy ludzie przychodzą. Najbardziej głupki rodzaj kulturystów to jest, wiecie jaki? To jest taki, który ma mocny atrybut naturalny jakiś. I on ten atrybut cały czas ćwiczy. Taka hybryda powstaje. On ma silny biceps,
I on teraz cały czas jedzie na biceps. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, ale mam biceps. Ja mówię, człowiek ma naturalnie taki biceps, jakby był w ogóle odrobinkę myślący, to byś zaczął od tak zwanych systemów, od tak zwanego systemu słabych punktów. Odnajdź słabe punkty w swoim ciele, słabe punkty. Słabe punkty. Rozumiesz? Masz łydkę jak bocia. Będziesz miał wielki biceps, proszę ciebie, tak? A dzieciak podleci na ulicy i cię kopnie w nogę, tak? I ci złamie piszczel. Tak? Jedynym pożyteczkiem, jedną jakby pożytecznością z tego twojego bicepsu będzie to, że upadniesz, ty głowy nie rozbijesz, tak na poduszkę zlecisz. Ty łydkę ćwicz, łydkę. Bo masz łydkę jak bocia. Słaby punkt masz. Chrześcijanin nie ćwiczy słaby punkt. Po co ja będę słaby punkt ćwiczył? Ćwiczę silny, jestem namaszczonym ewangelistą. Słaby punkt! Diabeł przyjdzie do twojego słabego punktu, a nie do silnego. Diabeł nie przyjdzie do ewangelisty uzdrowieńczego z chorobą. Rozumiesz? Bo ewangelista uzdrowieńczy nawet pierdzi innymi językami i choroba mija. Tam nie przyjdzie. On przyjdzie gdzie indziej. On przyjdzie tam, gdzie słaby punkt. On przyjdzie tam, gdzie choroba. Co mówi słowo? Tam, gdzie padlina, zlatują się sępy, a nie tam, gdzie zdrowe, czyste mięso. Amen? Naprawdę stoimy. Tam, gdzie padlina, przyleci sęp. Tam sęp przyjdzie do ciebie. Demon przyjdzie tam, gdzie masz smród. A smród jest tam, gdzie coś się jątrzy. A jątrzy się coś tam, gdzie coś jest chore. Tam przyjdzie demon. Więc nie bazuj na silnych punktach. Namaszczenie cię nie uratuje. Zrozum to. Bo namaszczenie nie jest od ratowania. Rozumiesz? Namaszczenie nie jest od ratowania. Tak jak żelazkiem nie przybija się gwoździ. Rozumiesz? To inne urządzenie. Inne. Wymiana krzyżowa, adekwatne do zranień i zaburzeń prawdy Boże i zobrazowane przez wyżej wymienione prawdy sposoby postępowania. Oto podstawa, posłał słowo, aby ich uleczyć. Biorę prawdę, patrzę jak się ją stosuje, wprowadzam w życie. Taka praca. Są wśród was takie osoby, jak zaczęliście ze mną pracować, dostaliście zadania. Na przykład było takie, proszę do mnie dzwonić albo pisać. Jak to? Ja mówię, tak to. Takie masz zadanie. Masz do mnie pisać SMS-y. O czym będę do ciebie pisał SMS-y? Ja nie wiem o czym. Przecież to ty masz do mnie pisać SMS-a, nie ja do ciebie. Proszę, ty masz do mnie pisać. Ty. Bo to nie ja jestem wyizolowany. Tylko ty. To masz do mnie pisać i do mnie dzwonić. O czym będę z tobą rozmawiał? Nie wiem o czym. O dupie Maryni, o czymkolwiek. Zadzwoń w ogóle do mnie. Wypij mój numer. To, że nie możesz wybić numeru, a przez myśli ci przychodzą, pewnie nie ma czasu, pewnie jest taki zajęty, pewnie jest pastorem. Rozumiesz, o co chodzi? To demon jest taki, proszę ciebie. Demon, który jest między twoim palcem a klawiaturą. Demon tam siedzi. Mały demonik, który przeszkadza ci wybić mój numer. 517-878-656. Masz problem wybić ten numer. Demon tam jest. Rozumiesz, o co tu chodzi? Tam jest demon. Tylko gdzie indziej szukasz, on jest tutaj właśnie. Ale ci z was, którzy zaczęli to robić, to wiecie, jak to działa. Raptem wybiłeś mój numer, napisałeś SMS-a, zadzwoniłeś, coś pękło. O! Co zacząłeś robić? Zacząłeś komunikować, odrabiać pracę domową. Tak? Bo co mówi słowo? Z obfitości serca, co? Mówią usta. Jak serce pełne, to trzeba robić? Mówić, a nie milczeć. Bo jak pełne serduszko, a się milczy, tak? No to kurczę, coś w tobie zgnije albo pęknie. No jak milczeć?
Rozumiecie na tym, że polega praca na słowie? Oto praca na słowie. Praca na słowie. 1 Koryntian 11:31. Gdybyśmy sami siebie osądzali, byśmy nie podlegali sądowi, czyli pokuta. A więc jest pierwsza rzecz w procesie uzdrowienia, uleczenia, to jest to, że on posłał swoje słowo. I druga rzecz, zaczyna oczywiście sobie pracować na tobie. I druga rzecz, my pokutujemy. W ogóle pokutujemy. Pokuta to przede wszystkim chęć określenia swojego stanu. My chcemy znać swój stan. Nie boimy się swojego stanu. Nie uważamy, że ten stan że my go nie wyrazimy, to go nie będzie. To na przykład ludzie mówią, nie pójdę do lekarza, bo jeszcze mi powie, że jestem coś chory i co. Mówi, no to będziesz wiedział, że jesteś chory. No. No ale jak nie wiem, to wiesz. No. Ja mówię, ale co, wiesz, ty tak jesteś chory. Ty myślisz, że choroba u ciebie się nie będzie rozwijała bez informacji? Tak to przynajmniej wiesz, jak się leczyć. A więc co musisz zrobić, jak zaczynasz pokutować? Po pierwsze, ty wyrażasz chęć, tak? Określenia swojego stanu. Dwa, odważnie nazywasz zranienia i zaburzenia. Nazywasz je. Nazywasz je. Powiem ci coś. Derek Prince uczył bardzo prostych rzeczy. Jak coś ukradłeś, to nie mów tak, to było mi potrzebne. Musiałem to zrobić, sytuacja mnie zmusiła. Przyjdź do Boga i powiedz, Panie, jestem złodziejem. Niech złodziej nazwie się złodziejem. Morderca, mordercą. Rozumiesz? Bałwochwalca, bałwochwalcą. To najprostsza pokuta. Najprostsza. Idę przed Boga i mówię, Panie Boże, mam taki stan, że się boję. Potrzebuję uzdrowienia tej sfery, bo ja się boję. Albo na przykład jestem wycofany. Albo na przykład jestem zawstydzony. Albo na przykład czuję się gorzej niż inni. Rozumiesz? Tak, Boże, mam. I ja potrzebuję uleczenia w tej sprawie. Ja się nie mogę czuć gorzej niż inni. Boże, mam kompleksy. Ja nie mogę mieć kompleksy. No jak ja mogę mieć kompleksy? Mam kompleksy. Potem jest decyzja o przyjęciu uleczenia, a następnie podjęcie potrzebnych kroków w celu uleczenia. A więc pokuta to chęć określenia swojego stanu, odważne ponazywanie zranień i zaburzeń, decyzja o przyjęciu uleczenia i podjęcie potrzebnych kroków. To jest pokuta. Ruch cały czas. Może nastąpić cud, a jeżeli go nie ma, to musisz podjąć pracę. Ja życzę każdemu cudu. Ja życzę każdemu człowiekowi, który ma kompleksy, żeby uklęknął przed Bogiem, powiedział, chwała Ci Jezus, ogłaszam, tak, że nie mam kompleksów i żebyś wstał i żebyś ich nie miał. I bardzo dobrze. Halleluja. Tylko, że jak spojrzysz w lustro i coś Ci nie będzie pasować, to znaczy, że Ci ten cud nie wyszedł. Dobrze? Uznaj, że Ci nie wyszło. Uznaj, że to nie był cud. Nie pieprz o cudzie. Tylko rozpocznij pracę na słowie. Bo musisz spojrzeć w lustro i musisz powiedzieć, w ogóle nie widziałem tak pięknego człowieka nigdy. I to musi być szczery i prawdziwy. Musisz być zachwycony sobą. Człowiek normalny to człowiek sobą zachwycony. A wiesz, dlaczego to jest normalne być sobą zachwycony? Dlatego, że jak się siebie kocha, to się sobą zachwyca. Jak kogoś kochasz, to się nim zachwycasz? Tak? Bo jak się nie zachwycasz, to nie kochasz. To ci od razu powiem. Jakbyś nie wiedział, dlaczego. Się nie zachwycasz, to nie kochasz. To masz defekt też już na tej linii. Rozumiesz? A więc jak siebie kochasz, to się sobą zachwycasz. Okej? Okay? Nie mów, że jesteś skromny, że się nie zachwycasz. Bo to nie tak działa. List Jakuba 5:16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. I do tego pierwszy list Piotra 4:10.
Usługujcie drugim tym samym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Do uleczenia może być Ci potrzebny drugi człowiek. O tym mówi Słowo. Do uleczenia może być Ci potrzebny drugi człowiek. Ja bez pomocy różnych ludzi nie doszedłbym do stanu, w którym jestem. Ja jestem cwana gapa bardzo. O co chodzi? Z uwagi na to, w którym miejscu jestem, jest mi trudno, nie dlatego, że mam z tym problem, ale to ktoś by miał problem, gdybym ja częstokroć kogoś zaangażował w pomoc dla siebie. Ktoś by miał problem. To jest tak troszkę jak z dzieckiem w domu. Niekoniecznie ty dziecko jesteś w stanie zaangażować w jakąś pomoc dla siebie, bo dziecko może być przerażone twoim stanem. A więc ja sobie znalazłem inne sposoby, ale też sposoby związane z moim kontaktem z ludźmi. Rozumiecie? Ja się nauczyłem korzystać z drugiego człowieka dla własnego uzdrowienia. Nauczyłem się w odpowiedni sposób też powierzać drugiemu człowiekowi, też przyjmować od drugiego człowieka. Nauczyłem się tego. Nauczyłem się ocierać od drugiego człowieka. Nauczyłem się przyjmować, na przykład podjąłem decyzję o przyjmowaniu korekt od ludzi. Rozumiesz? Ja sobie taką decyzję podjąłem, zacząłem z tego korzystać. Bo do uleczenia może być Ci potrzebny drugi człowiek, może Ci nie być potrzebny, ale te wersety wskazują na to, że może być potrzebny. Jeżeli widzisz, że Ty sobie nie radzisz bez drugiego człowieka, to nie jest żadna hańba czy wstyd, tylko Ty masz stanąć na tych prawdach mówiących o tym, że jest Ci potrzebny drugi człowiek. List Jakuba 4:1. Pochodzą one z namiętności naszych, które toczą bój w członkach naszych. Rany i zaburzenia będą walczyły o przetrwanie. Wspomaga je diabeł, ponieważ one stanowią dla niego furtki do twojego życia. A po drugie, dusza nie chce cierpieć, a wychodzenie z zaburzeń i zranień powoduje ból. Dlatego zranienia różnego rodzaju, one walczą, żeby ich nie ruszać. One będą walczyć. One nie będą chciały, żebyś ich nie ruszył. One będą chciały, żebyś o nich zapomniał. Ale żebyś ich nie ruszał. Form wychodzenia jest wiele. Ale bazą jest zawsze wiara, wyznanie, konsekwencja i niewycofywanie się. Wiara, wyznanie, konsekwencja, niewycofywanie się. I sukces musi się pojawić. Musi się pojawić. Pamiętaj też, że leczysz się w biegu. Jesteś człowiekiem służby. I nie polega rzecz na tym, że zatrzymujesz się w życiu, żeby się uleczyć. Można się na chwilę zatrzymać. Na chwilę. To są chwile. Maleńkie chwilki. Ale nie ma czegoś takiego, że się wycinasz z życia, z królestwa, żeby się uleczyć. Bo to jest bzdura. Leczysz się w biegu. W biegu! Dlaczego? Bo namaszczenie, które jest na tobie, ona ma być używane. A więc nie ma cofnięcia się, pójdę się położę na parę miesięcy do szpitala. Nie położysz się na parę miesięcy do szpitala. A wiesz dlaczego? Bo ludzie umierają. Okej? Okay? Jesteś potrzebny w królestwie. Nie ma czasu na leżenie w szpitalu. Nie ma czasu na to, żebyś się latami przygotowywał do czegoś. W biegu. Korekta, akcja, korekta, akcja, korekta, akcja, korekta, akcja. Rozumiesz? Tak się żyje. To jest życie w Królestwie, to jest życie charyzmatyka. To jest życie w Królestwie Bożym. Czasami trzeba ustać, zatrzymać się, albo czasami. Kiedy coś jest, to jest strategia, jeśli tego wymaga. Przypowieści Salomona 30-33. Mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok,
Nie można zafiksować się na procesie uzdrawiania. To jest pułapka. To jest pułapka. To, o czym mówiłem na początku. Cały czas ja się uzdrawiam. Bzdura. Ja wchodzę w pewien proces, osiągam sukces i idę żyć. Okej? Okay? Już się nie bawię. Bo co? Bo to są trwałe rzeczy. Trwałe zmiany. Mówisz, że wraca, to znaczy, że nie pociągnąłeś tematu do końca, bo ci coś wraca. Jak to ci coś wraca? Znowu się czuję taki samotny. Znaczy, ty wyszedłeś z samotności, ale wiesz, czuję się samotny. No to jak, do czym ty gadasz? To z czego ty wyszedłeś? Niczego nie wyszedłeś, bo dalej się tak, to wróciło. Ja mówię, jak wróciło, bo może mówić, że to trwałe są zmiany. Nie masz trwałych zmian, to znaczy, że nigdy nie przyjąłeś uzdrowienia. Zepchnąłeś namaszczenie, przygładziłeś, przeciwnie, ha! Już jestem elegancki. Nie doszukuj się ciągle czegoś w sobie. Zranienia i zaburzenia widać. Widać jak na dłoni. Ludzie, jawne są uczynki ciała. Amen. Jakie? Jawne. W kontaktach z ludźmi od razu wyjdzie, czy ty jesteś zaburzony, czy nie jesteś. Od razu. Wejdź w środowisko, puść się w ogóle w życie. Wejdź w ludzi. Proszę bardzo. Dlatego tak Kościół jest ważny, proszę bardzo. Wejdź w ludzi, zaraz wyjdzie. Czy ty jesteś wycofany, czy ty nie jesteś wycofany. Czy ty jesteś dowartościowany, czy ty nie jesteś dowartościowany. Bo myśla nie wyjdzie. Kończąc. Pokażę wam głównie najczęściej występujące formy zranień. Po pierwsze, właśnie wycofanie. Szeregi wycofań, różnych wycofań. Wycofanie, czasami wycofanie to nie polega na tym, że w ogóle z życia człowiek jest wycofany. Nie! My nie mówimy o jakichś depresjach, skrajnych sprawach, nie. Bo w namaszczeniu, w formie namaszczenia, jak tam gdzie jest namaszczenie, ty będziesz pierwszy. Tak? Ale w innych dziedzinach będziesz wycofany. A normalny człowiek to nie jest wycofany człowiek. Normalny człowiek chce, żyje, rozumiesz, o co chodzi. Chodzi sobie, nie wiem, kurczę, w ogóle po ziemi. Szczęśliwy jest, rozumiesz? Jakby dostępny. O. A więc wycofanie. Dwa, niskie poczucie własnej wartości. Niskie poczucie, wiecie, niskie poczucie własnej wartości. To jest zmora. Dalej, zazdrość. Dalej, chora zależność. Następnie, szeregi lęków. Następnie, potrzeba bycia w centrum uwagi. Jak ktoś nie jest w centrum uwagi, to on nie może żyć normalnie. Musi być. Następnie, zasługiwanie na coś. Cała filozofia właśnie zasługi. Następnie, myśli paranoiczne. Myśli obsesyjne. Zamartwianie się. W ogóle wiecie, że jak ktoś się zamartwia, to jest zaburzony człowiek. Dusze martwiące się, to są zaburzone dusze, chore dusze. Pesymizm, następna rzecz. Następnie wywyższanie się kosztem innych ludzi. Następnie wszelkie zaburzenia seksualne. Wszystko to trzeba gdzieś pochować, pokitrać. Nie można tego zrealizować. Jak ktoś dowie, rozumiecie, to będzie dramat, się żona, mąż dowie, co ja tam chcę, to co mi zrobię, nie wiem, co mi zrobi. Rozwiedzie się od razu. Co zrobi? To pogorszy, tak. Następnie syndrom ofiary. Bardzo silne zaburzenie, znane w Kościele. Przewrażliwienie. Coś tam zrobisz komuś od razu, człowieku, już znikł. A już nie jest taki, jak był wcześniej. Przeprosiłeś go, przeprosiłeś, bo on nie jest taki sam, już nie jest tak, jak przedtem. Może dotknięty. Brat, siostra dotknięci. Wgięcie już mają. Następnie postawa roszczeniowa. Dalej kultura narzekania. No i te chore odczucie odrzucenia. Człowieku. Nie mogę nawiązać kontaktów, nie mogę tego zrobić. Ja mówię, a ja wszystko mogę. A ja mogę i kontakty nawiązać. Ja wszędzie pójdę, jakieś kontakty sobie nawiążę.
W świecie pójdę, ja w świecie kontakty sobie nawiążę, w kościele sobie nawiążę, człowieku. Co z murzynem nawiążę, z białym, z żółtym, krzywe oko, proste oko. Zaraz o coś znajdziemy wspólnego, rozumiesz, o co chodzi. Zaraz coś z kimś nawiążę. Ludzi lubię. Rozumiesz, o co chodzi. Proste rzeczy wam pokazuję. Chodzi o to, żebyście zobaczyli te rzeczy i nie mówili, że one są inne. Nie spychajcie się, ja was bardzo proszę, bo to będą blokery miłości. To blokery miłości są. Inaczej będą rzeczy sztuczne, nie będzie prawdziwych relacji, nie pójdzie się głębiej. Chrześcijanin nieuleczony, to jest chrześcijanin w ogóle jakiś nieużyteczny, nie można z nim w ogóle być, żyć. Co z nim robić? Człowieku, no co z nim będę siedział, robił i teraz będę się przyglądał na jego choroby ciągle? I będę się ciągle liczył z jego chorobami. Tego mu nie powiem, tamtego mu nie powiem, tu go nie dotknę, tam go nie dotknę, bo tu się obrazi, bo tam nie przyjdzie, bo tam nie pójdzie, bo tu ma focha. Rozumiesz, o co chodzi? Bo tu go będzie trzeba zauwalniać, uzdrawiać, coś mu robić. Nie mogę nic mu zrobić, tak? Nie daj Boże. Tu się zgorszy, tam popsuje. Rozumiesz? Ciągle takie... Bardzo trudno obchodzić się z ludźmi jak z jajkiem, wiecie? Naprawdę. Kościół to nie jest grupa ludzi, z którymi jak z jajkiem się trzeba obchodzić. To jest takie, żebym go nie dotknął, żebym mu to nie zrobił. Wiecie, nie na tym miłość polega. Nie na tym polega miłość. Nie o to chodzi w tej miłości. W tej miłości podchodzimy do człowieka i mówimy, wiesz co, taki jestem w ogóle, weź pokochasz mnie? Wiesz, chora dusza od razu wiecie, co powie, ale byś się zmienił dla mnie. Kurczę, w ogóle nie chcę się dla ciebie zmieniać, okej? Okay? Abym się nie zmienił dla ciebie. Mogę? A może byś mnie pokochał, czy pokochała takiego w ogóle? Wiadomo, im bliżej jesteśmy, tym bardziej my kochając, chcemy dla drugiego człowieka lepiej niż dla siebie. To nie o to chodzi, bo ty się będziesz zmieniał. Ale ten system w ogóle antymiłosny, w ogóle wiesz, pokocham cię, jeśli. Pokocham cię, jeśli się zmieni. Ale jak się zmieni? Ale ja taki jestem na przykład. A jak ci jeszcze powiem, co lubię, to w ogóle wiesz. No i co teraz? Rozumiesz? No ty mnie kochasz w ogóle. Widzisz, że prawdziwa miłość jest wtedy, jak ktoś popatrzy i powie, ty, w ogóle kocham cię. Z tym całym dobrodziejstwem inwentarza. Z tym w ogóle, co tutaj prezentujesz w ogóle sobą w tym momencie, nie? Tak jak Paweł mówi, darujcie mi odrobinę kłopoty. Chora dusza nie będzie prawidłowo kochać. Ta miłość z ducha się nie przetrze. Bo tam jest tyle stafirowań, tyle takich dróżek, takich... No takie tam są dróżki. Człowieku. I ludzie nie wiedzą w ogóle, jak to jest, że tego nie mogą, tamtego osiągnąć, tu nie są szczęśliwi, tam nie są szczęśliwi. Rozumiesz? Dramat. A miłość jest prosta. Prosta. Ona naprawdę taka jest, że nie szuka swego, że nie myśli nic złego. Tak? Ona taka w ogóle jest tam. Że ona kocha prawdę, bo z tej prawdy wyrasta. Że ona nie jest humanistyczna, że ona w ogóle, ona jest, no wiesz, przychodzi, mówi, o to jestem, w ogóle wiesz, no w ogóle zróbmy coś razem, tak? Przejdźmy się razem, w ogóle jakoś, okej? Okay? Ona taka jest. Dlatego proszę was, nie bagatelizujcie uleczenia duszy. Nie bagatelizujcie. Nie trwajcie też w tych procesach ciągłych, uzdrowień, uwolnień, innych rzeczy, bo to nie można żyć tak, to się tak nie żyje. Ale wejdźcie w pewną formułę uleczenia, zróbcie to, tak, i heja do przodu. Na zdrowo, na normalnie, fajnie, żeby było, tak. Kościół pełnej Ewangelii, to ludzie normalni mają być, mają pokazać temu światu połączenie normalności Jezusa. To mamy pokazać ludziom. To mamy. Połączenie tych rzeczy. To są prawdziwi zielonoświątkowcy.
Rozumiesz? To jest Pentakosta, to jest to. To jest to, o co chodzi Bogu w ogóle, to jest to. Połączenie tego. Tego nie ma w tym, rozumiesz? To się rozchorowało wszystko. A dlaczego się rozchorowało? Bo chore dusze są. Liderzy chorzy, pastorzy chorzy, przywódcy pozaburzani, pochowane to wszystko, pomielone. A religia jest pierwsza, która od razu wejdzie w to. Religia ci wszystko wyjaśnia, ona ci tak poukłada, tam w religii to nie trzeba kochać prawidłowo. Religia ci powie, ja ci pokażę, jak to zrobić. Pokażę ci, ustawimy to wszystko, będzie pięknie. Dlaczego ludzie wielokrotnie przyjeżdżają do nas tutaj? Tak? I oni mówią, to jest szok. Co to jest u was? Ja mówię, nie, normalnie jest. I raz do mnie ludzie mówią, ja przyjechał do was, ale się boję. Ja mówię, czego się boisz? Nie wiem. Ja mówię, ale co się boisz? Nie wiem, uderzę cię w twarz, czy coś? Nie, ja nie o to chodzi. Ja mówię, no chyba nie, dzwonisz do mnie, jakoś taki zaufanie. No tak, ale ja nie wiem, czego się boję. Ja mówię, to demoniczne jest. Mówię, demoniczne. Ty boisz się tego normalnego połączenia, prawdy, tak? Miłości, manifestacji duchowej, bo dla ciebie to jest w ogóle, to by trzeba było porozdzielać jakoś. A w Bogu jest wszystko połączone właśnie w ten sposób. Lecz duszę, nie zostawiaj niczego w ogóle, co jest chore. Nie pozwól sobie na to. Tak? Nie mów, tam, bo nie szkodzi, że się tego boję. No szkodzi, że się tego boję. Szkodzi. Szkodzi. Ludzie, jak ja przyjdę do Boga, powiedział tak, ja sobie nie życzę, Panie Boże, mieć najdrobniejszego zaburzenia. Ja nie chcę. Ja się zgadzam na wszystkie rzeczy. W ogóle ja się zgadzam. I to oczywiście procesowo, to trwało na różnych etapach, ale ja miałem różne akcje. Ja na przykład byłem przyzwyczajony do tego, że gdzieś idę sobie i na przykład ja tak miałem, może ktoś, wy tak nie macie, ja tak miałem. Jak jakiś pies był, szedł pies. Ja w ogóle lubiłem psy zawsze. Przecież chowaliśmy psy i wszystko, nie to. Ale jak gdzieś jakiś szedł taki duży, bezdomny pies, to ja szedłem naokoło. To nie było tak, że na przykład szedł pies, ja tam szedłem tak po prostu na niego. Bo ja się bałem, ale ja nigdy nie powiedziałem, że ja się boję psa. I kiedyś mówię zaraz, nie no, prawda to jest taka, że się boję bezpańskich psów dużych. Się pomodliłem do Boga, mówię, Boże, boję się dużych bezpańskich psów, które idą po ulicy i ja się wtedy boję. I tak mam. Następnego dnia. Tak, następny dzień. To było lato, wsiadłem sobie na rowerek, jadę na siłownię. Wjeżdżam w ulicę Leśną, na której jest moja siłownia. Nie wierzycie, co siedzi na środku drogi. Duży, bezpański pies, tak? Marki American Stanford Pitbull Terrier. Siedzi na środku drogi, bo to wiecie. Ja na tym rowerze jadę, mówię, pierwsza reakcja, mam rower, bardzo dobrze. Znam sprawę z rowerem, rower stosowałem do swoich lęków nieraz w życiu. Jak wyglądała moja technika lękowa stosowania roweru? Otóż schodziłem na rower i stawiałem rower między mną a tym psem. Zasada, proszę ciebie, lękowa moja, ochrony przed psem rowerem. Rozumiesz, w razie czego rower jest przed łóżkiem, można kołem, z tej strony można tego psa ogarnąć. Nie byłem mistrzem świata w ogóle w temacie, że jak wykorzystać rower, żeby utrzymać swoje lęki związane z psami. Koniec mówię. Użyję tego z roweru jak zwykle, nie? Ale mówię, przecież ja się wczoraj modliłem. Mówię, zaraz, mówię. Ja no, muszę przejechać koło tego psa. Muszę przejechać, dobrze mówię, ugryzienie w nogę, to się uzdrowię, mówię. Ja byłem bardziej świadomy tego, że ja w imieniu Jezusa nakażę, żeby mi się rana zalepiła, niż w ogóle byłem w stanie zwalczyć w swoim umyśle element lękowy w związku z tym psem, nie? Ja to mówię. Przejechałem, nawet nie drgnął. Nawet nie drgnął. Akcje z psami miałem jeszcze chyba ze 4 czy z 5 razy takie. Zawsze jak byłem sam. Tak? Przeszedłem raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, powiedzmy, temat zamknięty, rozumiesz? Dziękuję uprzejmie. Bo ja nie miałem zgody, tylko przecież można z tym żyć. Ja mówię, ale co mnie to obchodzi, powiedz? Jak lęk pochodzi z piekła? Czy ja się będę bał psa?
czy ja się będę bał diabła, czy ja się będę bał człowieka, czy ja się będę bał czegokolwiek, to ja się będę bał. A ja się nie mogę bać, bo ja jestem delegatem Bożym na tej ziemi. Jak ja się mogę bać? Lęk jest dla słabych. Jakkolwiek. Według filozofii mojego syna. Lęki nie są dla ludzi królestwa. Ja nie mogę mieć lęków. Wyszedłem na wojnę z lękiem. Dałem się uzdrowić. Tak? Dzisiaj się niczego nie boję. Nie boję się. Nie boję się psów, nie boję się zwierząt, żadnych, nie boję się ludzi, nie boję się diabła, nie boję się. Taki przykład. Weź te rzeczy sobie, proszę Cię. Nie zostaw chorego miejsca w swojej duszy. Stańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam Słowo. Ojcze, w imieniu Jezusa dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem leczenia. My ustanawiamy w imieniu Jezusa, że zdrowie naszych dusz jest dla nas bardzo ważne. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy, że jeżeli w jakiejkolwiek duszy wśród ludzi na tym miejscu jest najdrobniejszy defekt, to my teraz ogłaszamy uzdrowienie tego elementu. Ogłaszamy uleczenie. My wzbudzamy procesy uleczenia. My w imieniu Jezusa Chrystusa mówimy zdrowe dusze. My mówimy w imieniu Jezusa dusze, które są prostym kanałem przepływu Bożego namaszczenia z naszego ducha. Prostym kanałem przepływu miłości z naszego ducha. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.